Dzień dobry. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór. Tak. Witamy Was bardzo serdecznie i cieszymy się, że znów ponownie jesteście z nami. Dzisiaj nie masz czerwonych korali, ale masz białego misia. Tak, mam białego misia. Czy dobrze widzę, że on ma taki przyrząd, który jest bardzo ważny? Nasy? Teleskop ma. Tak. Okay. Znaczy się słuchawki. Właśnie też nasy, tak. Potocznie rzecz biorąc, no bo mamy dziś odcinek taki bardzo medyczny, no to mam też kolegę misia, którego zresztą dostałam od takiej bardzo ciepłej, miłej osoby związanej ze światem medycznym, więc bardzo serdecznie ją pozdrawiam. O proszę, dzielny pacjent i dzielny człowiek ze świata medycyny. Dobrze, tajemniczy zresztą, okej, zostawmy to. Doroto, tak, mieliśmy dzień pielęgniarek niedawno. To znaczy, tak. A jeszcze wcześniej Dzień Położnej, a jeszcze wcześniej Światowy Dzień Zdrowia. No i tak myślę, że każdy z nas jakoś ciągle o tym zdrowiu dużo mówi. Bo może jesteśmy i monotematyczni, no ale tak to jest, że dzień zaczyna się od jakichś tam statystyk większości nas. No więc w związku z Dniem Pielęgniarki w imieniu wszystkich chirologów i wszystkich tych, którzy chorują, postanowiliśmy ten odcinek właśnie poświęcić ludziom medycyny. Tak, tym bardziej, że pierwsze, co widzi dziecko w szpitalu, to właśnie widzi tych ludzi medycyny. Tak? I zanim powie mama, to no widzi pielęgniarkę, lekarza, położną. Położną, tak. Właśnie. Albo pielęgniarza, prawda? Albo położnika, tak, pana, bo tak, to czasami albo jest położnika. Właśnie. Dokładnie. Ja mam takie cztery wersy. Takie ładne, które mi się spodobały. Takie słowa pani Lilii Sierpińskiej. To jest taki tytuł wiersza Tajemnica zawodu. I je przeczytam teraz. Upięłaś szczepek za młodu, choć wiedziałaś, że trud cię czeka. Bo tajemnicą zawodu jest troska o ciało i godność człowieka. Ładne bardzo. Piękne. Tak, bo pielęgniarki chyba tak w pracy to tak na ring wchodzą i walczą z naszymi chorobami i czasami walczą ze śmiercią. I chyba nigdy nie oddają walkowerem tej walki. Myślę, że do tego są przyzwyczajone. Ja myślę, że dzisiaj to pielęgniarki walczą z wszelkiego rodzaju biurokracją, przepisami, no i takimi troszkę rzeczami, które im utrudniają tą pracę. No i w dzisiejszych warunkach no to walczą również ze wszystkimi, może nie, że walczą ze środkami ich ochrony, ale nie jest im niełatwo walczyć na tym froncie na pewno. Tak, pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za ten trud, za tą walkę, bo każdy się albo znalazł w szpitalu, albo niestety znajdzie w szpitalu, więc to tak chyba wszyscy powinniśmy podziękować jednym chórem. No myślę, że czasy są takie, że już wszyscy na dzień dobry znajdowaliśmy się w szpitalu, jak się urodziliśmy, bo czasy porodów domowych chociaż wracają i położne tutaj też chylę czoła przed tymi, które się tego podejmują. No ale tak jest, że się rodzimy w szpitalu, no i bardzo często też umieramy w tym szpitalu, więc no, są z nami od początku aż do końca. Tak, zgadza się. Ale nie mówmy dzisiaj o rzeczach smutnych, tylko powiedzmy o tym, jak dziecko się na przykład rodzi, to wtedy jest wielka uczta. Zazwyczaj kobieta jest w szpitalu, a mężczyzna jest na przykład mąż w domu i wyprawia ucztę na przykład. A właśnie, Jacku, tu cię muszę zdziwić, bo myśmy tak sobie ostatnio rozmawiali też o tych różnych nowieckach. No i jak zwykle nieoceniany pan profesor Daniel Kadłubiec odezwał się i powiedział mi, jak to było z tymi nowieckami na Śląsku Cieszyńskim. No i tak bardziej w Beskidy, to się to nazywało zozierki. I na te zozierki chodziły kobiety zamężne, żeby tam się popatrzeć, co to się tam tej nowej babie urodziło. No i ta gałgonówka, którą cię chciałam na tej nowiece poczęstować, to się okazuje, że była taka specjalna nalewka ziołowa, którą się podawało kobiecie właśnie po tych trudach porodu. Więc ja powiem szczerze, że tutaj na pewno gdyby któryś szpital na to wpadł, że taką gałgonówkę serwuje, na pewno wszystkie baby by się tam zjechały, no bo czemu też nie po takich trudach porodu się czego dobrego w dobrym towarzystwie nie napić, na przykład z ulubioną panią położną albo doktorką fajną. Także to by mogło być całkiem fajna oferta.
No dobrze, to tutaj proponuj, bo może ktoś usłyszy i wprowadzi takie ciekawe rzeczy. No, właśnie. Wiesz, no, porodów jest coraz mniej, tak to trzeba powiedzieć, że szpitale walczą o każdą kobietę, która decyduje się rodzić. No bo też no, nie każdy dzisiaj decyduje się na to, żeby mieć dziecko w czasach pandemii, kiedy trudno o wszelakie wizyty u lekarzy, więc no, nie dziwota, że to tak wygląda. Tak, porodów coraz mniej i niestety pielęgniarek też jest coraz mniej w naszym kraju, no ale no tak niestety. To bywa. No kiedyś hańdownych czasów, by my to tak mogli powiedzieć, w Cieszynie to się kształciły pielęgniarki, a dziś no to wiemy, że to no tak. Trzeba... Po liceum medycznym nie ma śladu, właśnie. Tak. No właśnie, właśnie. I pewnie niewiele wspomnień i no wiele wspaniałych pań, które skończyły tą szkołę. Bardzo serdecznie je pozdrawiamy. No bo to tylko początek był przygody z zawodem. Pielęgniarki tak. Mają dzisiaj wiedzę wszelaką ogólną i specjalistyczną również. Nie można ich ograniczać tylko do podawania leków, wykonywania pomiarów, bo to są już no, fachowcy wyższego szczebla. Tak, i znajdują zatrudnienie oprócz szpitala, to żłobka, w szkoły, różne inne przychodnie i praktycznie wszędzie mogą świadczyć. Odwiedzają nas w domach jako pielęgniarki środowiskowe. To w dzisiejszej dobie też myślę taki dosyć heroiczny zawód, kiedy się wchodzi właściwie do zupełnie nowego środowiska. No i trzeba tam gdzieś opatrzeć tego chorego, odwiedzić. Pobrać materiały do badań. Tak. Także to są bohaterowie dzisiejszych czasów. Tak, a z dzieckiem idziemy do pani pielęgniarki, żeby nas zaszczepiła. A też, no nie tylko z dzieckiem. No nie tylko z dzieckiem, ale już nie chciałem mówić o tych szczepionkach, żeby ktoś... Bo tak, wierzę... ale... To już sobie wyjaśniliśmy, jak to jest na tym Śląsku Cieszyńskim, tak. Jeśli chodzi o to, kto jest szczepiony, a kto jest zaszczepiony. Zgadza się. Ja chodziłem na Fryszczacką, wiesz? Tam, znaczy, ty może nie kojarzysz za bardzo, w Cieszynie jest taka ulica Fryszczacka i tam była właśnie przychodnia i tam chodziłem na szczepienia. Tak. A kiedyś też miałem zapalenie ucha niestety i to takie długie i to też chodziłem na takie... odsysanie ropy, ale to mieliśmy dzisiaj mówić o ciekawych rzeczach. A miałeś postawione kiedyś bańki? Nie miałem. Nie, a chyba wiesz? Nie. Albo nie pamiętam, wiesz? Wyparłem. Ja pamiętam właśnie, że ja jestem tym pokoleniem, kiedy to było bardzo popularne, stawianie baniek na wszelakie problemy oddechowe. No i z tego, co pamiętam, to mnie to jakoś tam uratowało swego czasu, więc też pozdrawiam. Super, to jeżeli ktoś z Państwa na przykład tak inspirowany tymi naszymi tutaj opowieściami chciałby opowiedzieć jakoś w komentarzu swoją historię choroby albo podziękować jakiejś pielęgniarce albo położnej albo... Albo jest wyjątkowym herlokiem i go bierę zazwyczaj na wiosnę, jakieś grypisko i chciałby nam to o tym powiedzieć, jako to je, to my to wszystko tutaj wysłuchamy. Nie musi iść od razu do doktora, też taka teleporada w ramach OX-a może być tak, wykonana. Tak, doktor Dorota na pewno pomoże. I pielęgniarka Dorota w jednym, tak. Możemy ja jestem bardziej hipochondrykiem, więc Doroto, ja się chyba po nagrywaniu jeszcze zgłoszę do ciebie i kilka rzeczy musisz rozwiać. Bo ja zawsze się, wiesz, najpierw konsultuję z doktor Google, ale później się okazuje, że to jest zła droga, Jacku, tak. Akurat jest, to jest zła droga akurat. To się lepiej z jakąś starką musisz skontaktować. Zacznij sobie od jakiejś herbaty z zielin na początek, jak ci coś się kieje, jak kapka rzezie chrome, to ci na wszystko pomoże. Albo jaką tę tarczówkę sobie weź, jak zaś jakiej dolegliwości masz bólowe, taki jeśli chodzi o bardzo dobra ta recepta. Wiesz, to powiem ci, że tutaj w naszym regionie te nasze starzyczki sobie jakoś radziły. No jak już było pilno, no to trzeba było tego doktora odwiedzić, a doktor to miał zacne no, tutaj mniemanie w towarzystwie, jak to dawniej bywało, no to do doktora jak już nie miał faktycznie skąd pomocy, no to trzeba było iść i grzecznie poprosić, jakby miał czas, co by przyszedł, no i taki to było, no. Doroto, ja się boję, że jak zaczniemy jeszcze tutaj dłużej rozmawiać, to ktoś nam wystawi skierowanie do lekarza takiego, wiesz, psychiatrycznego, to tak powiem, więc też może... Świadku, no bywa, no. No bywa, no tak, jasne, że tak. No, choruje się na ciebie.
Tyle choruje się na duszy, no trzeba to jakoś, wiesz. Tak, trzeba się leczyć. Dobrze, to może tym akcentem zostawmy ten koniec i zapraszajmy po prostu tutaj, zaprośmy do komentowania, jeżeli ktoś właśnie chciałby podziękować komuś. No to ja osobiście też bym bardzo chciała podziękować i złożyć życzenia wszystkim paniom i panom pielęgniarkom, którzy świętują i położnym, których spotkałam gdzieś tam na swojej drodze, no i lekarzy przy okazji, no bo jeżeli świętują panie pielęgniarki, no to w dyżurkach też lekarze są, jest ich pewnie mniej niż tych pielęgniarek i pielęgniarzy, no ale... Ale również bym chciała bardzo serdecznie pozdrowić, podziękować za to, że się tak angażują, za wszystko, co robią ponad normę, no i za to, że są. Tak, dziękujemy bardzo. Ja się dołączam do tych życzeń, też właśnie satysfakcji z pracy, no i powodzenia mimo w życiu wszystko. Osobistym. Mimo wszystko, żeby to się wszystko jakoś ku lepszemu, ku lepszemu. Nie wiem, to byśmy nie byli takimi herlokami. No. Właśnie, zgadza się. Chorowali. I żeby siostrzyczki, bo my to tak, wiesz, mówimy pielęgniarki, a na Śląsku Cieszyńskim to się mówi siostrzyczki. Tylko nie wiem, jak to się odnosi wtedy do tej męskiej części. Bo no to... właśnie, siostro Doroto. Nie, już kończmy, bo tak, to... Tak, kończmy, bo naprawdę tak, skierowanie już chyba jest wypisane. Dobrze, proszę Państwa, bardzo dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy na następny odcinek. No i dobrego tygodnia życzymy. Do widzenia. Pozdrawiamy.